Dziękuję bardzo serdecznie pani przedstawicielce pana prezydenta Krakowa. Dziękuję za to piękne przemówienie pogrzebowe i dlatego tak bardzo wzruszające dla mnie. Razem z panią Ursulą dziękujemy za tak liczną obecność, tak zaszczytną dla nas obecność. Wszystkim dziękujemy. Także panu radnemu, który tak pięknie ukształtował Buenos Aires, ojca Bergoglio, że otrzymaliśmy wspaniałego papieża. Dziękuję za wszelkie dobre słowo i wybaczam złe słowa. Pragnę dodać, że nie donosimy nigdy, jak usłyszeliśmy, na biskupów, na księży. Cóż to za tajny współpracownik, któremu wielokrotnie odmówiono paszportu. Pewne sprawy, te pierwotne zarzuty, mam nadzieję, zostały już wyjaśnione, chociaż może zbyt dyskretnie, ale w Wielkim Poście w Krakowie troszkę się mi przyda pokuty za to, że byłem nieraz nieostrożny, naiwny, nieroztropny.